7 kwietnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Tradycyjnie w Bełchatowie w Wielką Niedzielę odbędzie się miejskie śniadanie wielkanocne. Przyjść może każdy. Spotkanie odbędzie się w oratorium przy parafii Farnej przy ulicy Kościuszki 2. Początek o godzinie 8. Po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią ponownie w Bełchatowie zorganizowane zostanie wielkanocne śniadanie. Jest to inicjatywa, która została tak naprawdę powołana wiele lat temu przez prezydenta miasta Bełchatowa, przez panią Mariolę Czechowską i która spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, zarówno jeżeli chodzi właśnie o ten okres świąt Wielkiej Nocy, jak i również Bożego Narodzenia, kiedy to organizowana jest wspólna Wigilia. Zapraszam w imieniu organizatorów wszystkich, którzy chcieliby wspólnie zasiąść przy tym świątecznym stole, zjeść świąteczne potrawy, podzielić się dobrym słowem, podzielić się jajkiem, wspólnie świętować. Pierwotnie ta inicjatywa skierowana była do osób, które w jakiś sposób są wykluczone. Czy to są osoby samotne, czy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. W tej chwili tak naprawdę w tym śniadaniu, w tej inicjatywie może wziąć udział każdy, kto chce po prostu wspólnie uczcić, świętować właśnie święta Wielkiej Nocy. Konkurs na miejską kartkę wielkanocną rozstrzygnięty. Zwycięzcy odebrali nagrody. Ponadto prace wykonane przez laureatów konkursu wraz z życzeniami trafiły jako kartki świąteczne m.in. do bełchatowskich instytucji oraz do zaprzyjaźnionych miast partnerskich Bełchatowa. Za nami druga edycja konkursu na najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Jak informują organizatorzy, wpłynęło łącznie 221 różnorodnych prac. Jury zdecydowało, że w kategorii klas 1-3 zwyciężył Igor Leder, uczeń szkoły podstawowej numer 4. Igorek się bardzo starał, włożył tutaj dużo pracy. Tak naprawdę wszystkie zdjęcia, które zostały wykorzystane, one zostały zrobione samodzielnie, nie naruszają żadnych praw autorskich, dlatego w tą kartkę zostało naprawdę włożone dosyć dużo pracy, żeby było jak najbardziej. Igorek bardzo cieszy się z wygranej, bo tutaj ta praca, jego trud włożony w wykonanie tej kartki, no jak widzimy, opłacał się. W kategorii klas 4-8 pierwsze miejsce zajęła Jolanta Rabiej ze szkoły podstawowej numer 3. Warto dodać, że zwycięskie prace zostały oficjalnymi miejskimi kartkami wielkanocnymi. Moją inspiracją było logo miasta Bełchatów oraz chciałam też umieścić elementy wielkanocne. Trudno było to zrobić, powiedz. Trudno było na pewno przykleić to wszystko, ale z wykonaniem, w sensie na przykład z narysowaniem, nie miałam większego problemu. W konkursie przyznano także 16 wyróżnień. Prace konkursowe są wystawione w holu Urzędu Miasta na pierwszym piętrze. Za nami kolejne warsztaty przedświąteczne, realizowane przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Dzieci z bełchatowskich szkół i przedszkoli wiedzą już, jak przygotować tradycyjną palmę czy pisankę. Ostatnio natomiast poznawały świąteczne zwyczaje i obrzędy wielkanocne. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę, z czym kojarzą się dzieciom święta wielkanocne, czy widziały wiosnę, co lubią najbardziej w tych świętach. No i wykonujemy taką prostą pracę plastyczną, króliczka ozdobionego przez dzieci, jakim tylko wyobraźnia podpowiada. Właśnie, co dzieci wiedzą o tych zwyczajach wielkanocnych, co my powinniśmy, o czym my powinniśmy pamiętać? Dzieci wiedzą bardzo dużo. Najbardziej święta kojarzą im się z pisankami, z mazurkami, z pojawieniem się wiosny. Takie warsztaty to dla nich takie wprowadzenie w ten świąteczny okres. Tak, tak. Jest to takie wprowadzenie w cały nastrój. Podsumowaniem zajęć było przygotowanie prostej pracy plastycznej. Przed nami Wielkanoc. Dla wielu z nas to czas wyjazdów z domu oraz związanego z tym zamieszania. Zadbajmy zatem o bezpieczeństwo swoje i bliskich, by te szczególne dni minęły nam w spokojnej atmosferze. Okres przedświąteczny to czas wytężonej pracy policjantów. Przedświąteczne zakupy, wyjazdy, pozostawianie mieszkań i domów bez dozoru to sytuacje, które stwarzają dogodne warunki dla tych, którzy z prawem żyją na bakier. Zmęczenie, roztargnienie czy nieuwaga prowadzą do zdarzeń drogowych, często tych tragicznych w swych skutkach. Apelujemy o rozwagę podczas podróży. Prosimy też o właściwe zabezpieczenie swojego mienia. Pamiętajmy, że pozostawiając dom czy mieszkanie na kilka dni, należy zadbać o właściwe
właściwe jego zabezpieczenie, również wartościowych przedmiotów, które znajdują się w naszych mieszkaniach. Pamiętać należy przede wszystkim o zamykaniu drzwi i okien, ale również o tym, by poprosić zaufanych sąsiadów o doglądanie dobytku i zwrócenie uwagi na nieszablonowe sytuacje w jego obrębie. Sąsiedzka solidarność to niejednokrotnie najlepsze zabezpieczenie. Dobrze znający się sąsiedzi mogą skutecznie przeciwdziałać włamaniom, kradzieżom. Dlatego też ważne jest, aby przed wyjazdem porozmawiać z sąsiadem o sąsiedzkiej czujności i reakcję na każdą niepokojącą sytuację. Na drogach nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwało więcej patroli ruchu drogowego. Policjanci studzić będą zapędy nieodpowiedzialnych kierowców. W ramach prowadzonych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa w podróży policjanci będą nie tylko mierzyć prędkość pojazdów, ale także sprawdzać stan trzeźwości kierujących. Dlatego już teraz przestrzegamy przed wsiadaniem za kierownicę po alkoholu. Pamiętajmy jednak, że to od nas samych, od samych użytkowników dróg zależy bezpieczne dotarcie do określonego celu. Dlatego pamiętajmy o bezpiecznej prędkości, dostosowanej do warunków drogowych, natężenia ruchu oraz własnych umiejętności. Kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania i przewidujmy zagrożenie. Za kierownicę wsiadajmy trzeźwi, wypoczęci, a dzieci przewoźmy w fotelikach. Obowiązkowo korzystajmy z pasów bezpieczeństwa. Przed podróżą sprawdźmy również sprawność naszego środka transportu. Po raz kolejny przypominamy, że przedświąteczny pośpiech to raj dla nieuczciwych osób, którzy wykorzystują roztargnienie swojej ofiary podczas robienia zakupów, czy też pozostawiony na chwilę niezamknięty samochód lub niezabezpieczony rower. Wyciągnięcie portfela z torebki, z tylnej kieszeni, czy kradzież wartościowych rzeczy pozostawionych w aucie, kradzież roweru pozostawionego na chwilę bez zapięcia przyjdzie takim osobom, takim nieuczciwym osobom z łatwością. Nie stwarzajmy im sprzyjających sytuacji. Wyjeżdżając, zadbajmy także o to, aby dla nas samych podróż była przyjemna i bezpieczna. Wspólnie zadbajmy o bezpieczne święta. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. Zróbmy wszystko, aby świąteczne dni minęły nam w spokojnej, świątecznej atmosferze. Zatrzymano 6 osób podejrzanych o prowadzenie nielegalnego hazardu w punktach gier działających bez wymaganej koncesji w Bełchatowie i Zelowie. Funkcjonariusze Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli 33 nielegalne automaty do gier. Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła nielegalny hazard w Bełchatowie i w Zelowie. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej zabezpieczyli 33 nielegalne automaty do gier i zatrzymali 6 osób podejrzanych o prowadzenie nielegalnego hazardu. Działania przeprowadziliśmy na polecenie prokuratury rejonowej w Bełchatowie. Przeszukaliśmy 6 punktów z nielegalnym hazardem zlokalizowanych w Bełchatowie i w Zelowie. Zabezpieczyliśmy tam 33 nielegalne automaty do gier, gotówkę, urządzenia do monitoringu i inne dowody przestępstw. Przypominamy, że za urządzanie nielegalnego hazardu grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat i wysoka grzywna. Dodatkowo takie osoby, które są właścicielami nielegalnych urządzeń, jak również takie osoby, które wydzierżawiają czy wynajmują lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych, muszą liczyć się z dodatkową karą pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych od każdego zarekwirowanego urządzenia. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła specjalny numer telefonu, pod którym można zgłaszać informacje o nielegalnym hazardzie. Telefon o numerze 800 060 000. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim jedna osoba otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 8 testów. Jeden wskazał wynik pozytywny. W województwie łódzkim jest 65 kolejnych zakażeń koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Minionej doby wykonano 340 testów, w tym 70 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 946 potwierdzonych przypadków
przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 731, natomiast ponownych zakażeń 215. 13 osób zmarło, 6 wyłącznie z powodu COVID-19, 7 posiadało choroby współistniejące wraz z COVID-19. Lekarze POZ wydali 1177 zleceń na wykonanie testów. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 5732 testy, 1039 wskazało wynik pozytywny. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.